wtedy sędzia mógłby odliczyć. Więc oczywiście, że Kornik chciał wejść do ringu, tylko ochroniarze go uratowali przed dostaniem w pierdol. Oczywiście, oczywiście. Ochroniarze uratowali Kornika przed kompromitacją. Wracaj do oglądania Killera, bo to by się pomyliło, że oni są tu po to, żeby bronić jego przed tobą, a nie ciebie przed nim. Nie ośmieszaj się, błagam cię. W niedzielę masz galę, masz Arciego Czajkę, przygotuj się, ale najpierw przygotuj przeprosiny. Nie przeprosisz mnie, nie przeprosisz rzeźnika, nie przeprosisz widzów. Posłuchaj mnie, ty lepiej przygotuj kasę i wtedy ewentualnie mogę się zastanowić, czy zawalczę. Ciągnę wam ten biznes od samego początku. Kto wykręca największe wyświetlenia, kto wykręca największe liczby, zarabiacie na mnie taką kasę, po prostu rozliczcie się ze mną. Największe liczby wykręca twój najbliższy przeciwnik, Arci Czajka. Arci Czajka, którego cała Polska pokochała. Arci Czajka, mała fajka, tak śpiewają. Arci Czajka, którego cała Polska pokochała. Arci Czajka, który zrobił większy show swoim wejściem niż ty, swoim żenującym przedstawieniem. Będę na następnej gali oraz każdej kolejnej i żaden gruby oszust nie będzie się do tego wpierdalał. Dziękuję. Jeżeli nie przeprosisz na najbliższej gali, to jest koniec złotówy w Kingu in PTW i to nie jest groźba, to jest obietnica. To samo w fejmie mówiłeś i co? No i zobacz, nie ma cię w fejmie, mnie też, ale wydaje mi się, że ja na tym wyszedłem odrobinkę lepiej. Powiedziałeś kiedyś bardzo ważną rzecz. Powiedziałeś kiedyś, że dla pieniędzy zrobisz wszystko. I ja to rozumiem. Jesteś człowiekiem, który jest mi bardzo bliski. Uważałem cię za przyjaciela. Znam ludzi, którzy są wokół ciebie. Znam twoją rodzinę. Uwielbiam twoją rodzinkę. Po prostu jest mi bardzo przykro, widząc, jakie podjąłeś kroki. To, co chcesz osiągnąć, mogłeś osiągnąć, robiąc wszystko jak należy. Ale ty postanowiłeś podjąć jakiś dziwny skrót, którego nie rozumiem. I mam nadzieję, że pomożesz mi to zrozumieć, albo po prostu nie będziemy dalej współpracować. Słuchaj, przyjaźń się kończy tam, gdzie zaczynają się kontrakty. Nie dopełniłeś umowy, próbowałeś mnie oszukać, podstępnie nabierałeś mnie na przyjaciela i te wszystkie twoje słodkie pierdzenia. Dałem się na to nabrać, tak, zaprosiłem cię do siebie. I teraz mocno, mocno tego żałuję. Szymon, czy ty sam wierzysz w swoje brednie? Czy to już jest ten etap? Ja rozumiem, poddymianie, hehehe, fajnie, fajnie. Czy ty sam wierzysz, czy ty jesteś w stanie teraz spojrzeć tym wszystkim ludziom w oczy i powiedzieć, że nie było takiej sytuacji, że nie wybrałeś sobie Marcelita? Że to my ci go rzuciliśmy? Jesteś w stanie przysiąc? Pokonałem Najmana, miałem walczyć z Pudzianem. Taka jest prawda, drodzy widzowie. Nie takie było moje pytanie. Kochani, przykro mi, ale złotówka was okłamuje. A ja zaczynam mieć tego wszystkiego bardzo dość.